Raz, dwa, trzy, próbujemy mikrofon. Raz, dwa, trzy, chyba działa. Czekamy na pierwszych widzów. Jeszcze minutkę, jeszcze dwie i zaczniemy. Dobrze, dzisiaj będziemy grali w ogóle w The Mims, czyli The Mims Beginning. To jest taka gra, która została wydana w 2015 roku, więc już troszkę lat już ma, ale jest fajna do tej pory. Jest to taki symulator, powiedzmy, Boga, w którym używając swoich mocy budujemy osiedle takich ludków z kosmosu, mimsów właśnie, i staramy się, żeby mimsowie albo mimsy przetrwały. Jeszcze dodam, że gra została wydana przez firmę Squatting Penguins. To jest polskie studio. No i cóż, jest godzina 18, więc chyba zaczniemy po prostu. To bym prosił mniej więcej, to znaczy w miarę szybko, o kogoś o informację, czy są poziomy głośności w porządku. Wbrew tytułowi nie zaczniemy tej gry od początku, od beginning, tylko zaczniemy, tutaj rzut oka na twórców, zaczniemy nieco później, od bodajże 5 czy 6 misji, natomiast jeśli jesteście zainteresowani poprzednimi, wcześniejszymi, pierwszymi misjami, które stanowią takie wprowadzenie do tej gry, powoli pokazują mechaniki, to zapraszam na mojego YouTube'a, na kanale Gregeneracja, dokładnie tak samo jak tutaj się nazywa. Zresztą linki macie wszystkie w zakładce informacje. I tam możecie zobaczyć, 4 są bodajże nagrania i jak przechodzę te wszystkie misje od samego początku. Tu jest o tyle fajnie, że każda kolejna misja wprowadza nowe rzeczy, nowe ciekawostki, więc dzisiaj zaczynam kolejną misję i sam nie wiem, co ona przyniesie. Dobrze, w takim razie bierzemy się za to. Jest przygoda. O, i tutaj takie klocki się pojawiają, to są misje, które do tej pory przeszedłem i właśnie te zapis tych misji możecie zobaczyć. A dzisiaj zaczynałem misję o nazwie Kula, nie dna, tylko Kula DNA. Kula DNA to mityczny obiekt stworzony przez najbardziej światłych z mimsów setki lat temu na naszej wspaniałej planecie Momo. Kula DNA powstała, aby dać nam drugą szansę, jeśli przywódcy naszej rasy staną się zbyt chciwi i nastanie chaos. Musimy odzyskać tę kulę. Kapitan statku mimsów. Cześć, Liz Katrin. Powiedz, Liz, jak z dźwiękiem? Liz jest naszą niezastąpioną specjalistką od spraw dźwiękowych. Ja może włączę grę jako taką. Tutaj będzie słychać bardziej dźwięki. Będzie taki filmik wprowadzający. Kapitan mówi, dobra, zamontowaliśmy to ustrojstwo. Teraz tylko musimy dbać, żeby nie zabrakło nam prądu. Ale gdzie jest oficer? Miał zabezpieczyć teren i na nas zaczekać. Po zdarzeniach z tego dnia bardzo się zmienił, ale na pewno nie stał się tchórzem. Dlaczego odleciał? Atmosfera robi się coraz bardziej napięta.
Lis raportuje, że wszystko jest ok z dźwiękiem, więc cieszymy się i idziemy dalej. Simli, no, napięta jak gacie z szympansa. Sytuacja, znaczy się. I co, przejdziemy od razu po tym krótkim wprowadzeniu do misji. I tutaj mamy informację. Kapitan wraz z kilkoma mimsami przybył na wyspę i przywiózł dezintegrator. Teren miał zabezpieczyć oficer, jednak nie ma tu śladu ani po nim, ani po jego załodze. Kapitan zamontował naładowany dezintegrator tak, by usunął trójwarstwową blachę, która zabezpiecza kulę DNA. Dezintegrator po usunięciu każdej kolejnej warstwy metalu zużywa więcej prądu. Nie dopuść, żeby się rozładował. Gdy to się stanie, dezintegrator straci rdzeń i będzie bezużyteczny. Nowa technologia, mamy elektryczności. W centrum naukowym pojawiła się nowa technologia, która pozwoli ci utrzymać dezintegrator na chodzie. Technologia elektryczności sprawi, że twoje wiatraki i generator wyprodukują więcej prądu. No i fajnie, bo zawsze mam problem z niedoborem prądu. Nowy bohater, Mims Kapitan. Dzielny i szybki, przywódca łowców energii, którzy szukają części niezbędnych do naprawy frachtowca Mimsów. Jest bardzo charyzmatyczny, dlatego jednostki, które znajdują się w jego pobliżu, automatycznie odzyskują energię do walki i pracy. Fantastycznie. Dobrze, więc to jest nasza wyspa. Jest, wydaje się, trochę mniejsza na pierwszy rzut oka. Może to złudzenie. Jest już sporo budynków pobudowanych. No i jak na każdej misji są poukrywane w niej jakieś sekrety. Później ich będziemy szukać. O, właśnie. Jednego kurczaka uwolniłem. To jest takie klatki, które trzeba klikać. Dokładnie to są te Hono. Tak się nazywają te kurczaki. To jest Mims Kapitan. No i dopóki on tutaj gdzieś krąży, to w pobliżu to są flabity, czy takie króliki nasze. I w pobliżu kapitana wszyscy mają odzyskiwać energię, tak? Dobrze, tutaj mamy ten dezintegrator cały, który tam pracuje i te warstwy skubie. Dobrze, najważniejsze to są tak, informacje o wyspie, siła wiatru średnia. Dobrze, jeżeli chodzi o zapach stworzeń, to już tutaj pasożyt jakiś się zbliża, szkodnik. Natomiast cele są najważniejsze. Mims Kapitan musi przeżyć i dezintegrator musi usunąć wszystkie warstwy blachy pokrywające kulę DNA. Pilnuj, by się nie rozładował, zapewniając mu elektryczność, więc tutaj będziemy głównie walczyli o zapewnienie elektryczności, co jest dość stresujące. No ale zobaczymy, co mamy. Mamy wieżę Psi, czyli taki główny nasz budynek. Mamy centrum naukowe, które uczy nowych umiejętności. Zdolność zamrażania owoców od razu odpaliłem, być może za wcześnie, bo to jest zdolność, która pozwala im... chyba to był błąd, bo nie sprawdziłem, czy mam... A nawet na pewno nie mam... To był błąd. Tej sokowirówki, która służy do tworzenia biomasy. No niedobrze zrobiłem, ale nieważne, może się uda. Czyli tak zwany ekstraktor. Na szczęście można go wciąż postawić, więc nie ma tragedii. Ok, to jest ekstraktor i teraz jak ja go tutaj kazałem mimsom stworzyć, to mimsy teraz biegną, żeby swoją siłą woli, właśnie teraz to robią, siłą woli tutaj próbują stworzyć, zaraz zresztą zbuduję ekstraktor. Dobra, jak ekstraktor jest zbudowany, to teraz nimsy będą się wybierać po owoce. Owoce to są, o, tutaj te spadające takie, tutaj poleciał jeden, niektóre z nich, o właśnie, bo owoce biorą się na przykład z takich dziwnych roślin, które wystrzeliwują dojrzałe owoce i nimsy je zbierają, potem je wrzucają do ekstraktora, czyli tutaj sukowirówki i z tego powstaje nam biomasa. Tutaj jest biomasa, ona jest przechowywana w silosach. Na razie mam 250 maksymalnie pojemności, tutaj właśnie widzimy, jak to się dzieje, a ten mims jest już zmęczony, niezadowolony, więc żeby tak nie było, to ustawię tutaj naszego kapitana i zobaczę, czy rzeczywiście w jego pobliżu mimsy będą odzyskiwały energię. No, tak jest, czy tak nie jest?
Nie widzę, żeby tak się działo. Wcale. A, rzeczywiście, widzieliście. O, przyspieszyły, faktycznie. To ja go świetnie strategicznie ustawię w połowie drogi, którą te mimsy idą od tutaj zbierania tych biomasy, żeby tam odzyskiwały sobie energię. Natomiast tak, tutaj mamy port kosmiczny. Na razie włączę, żeby następował załadunek wszystkiego zwierzę, jakie się da. I... O teraz. Wydałem komendę. O, klęska jakaś jest przewidywana. Następna klęska, trzęsienie ziemi. Technologia przewidywania przyszłości pokazała, że zbliża się trzęsienie ziemi. Niektórzy mówią, że to ryczenie smoka żyjącego w okolicy, ale kto by im wierzył? Powinieneś trzymać mimsy z dala od budynków, które mogę w każdej chwili runąć. No fajnie, trzymać ich z daleka. Dobra, na razie zatankujemy prom. Wszystko to zużywam na to biomasę. I w promie będą stworki tam się... Tutaj są zapełniane, czyli flabity i hono. Tych stworków mam... Wszystkie chyba już zostały załadowane. Więcej muszę wychować. Tutaj... wyhodować. Tutaj muszę uważać... To jest chyba... To jest Mims Kapitan, dobrze. No i co, za chwilę będzie to trzęsienie ziemi i ja mam tych wszystkich moich... Simów, znaczy Simów, no właśnie, nie Simów, tylko Mimsów. Trzymać z daleka od budynków. A jak niby miałbym im wydać takie polecenie? O, tutaj jest jakiś paskudnik, atakuje mi. Ciekawe, czy nasz Mim Kapitan nie potrafi atakować. Ale mamy Mimsa obrońcę gdzieś. Tylko gdzie? Tam jest mimo obrońca chyba. No właśnie nie wiem, gdzie jest mimo obrońca. A tu jest, tylko że mimo obrońca nie bierze się do swojej roboty. O, to jest mimo obrońca, bo jest zmęczony. Ale teraz chyba odzyskał trochę wigoru. I muszę go wysłać, żeby zarąbał tutaj. No właśnie, a nie, to jest kapitan. Co jest? Czemu ja nie mogę tego mimo obrońcę? Mamy problemy z Mimsem Obrońcą, który cały czas nie chce współpracować z nami, a trzęsienie ziemi za chwilę będzie. Może tak, ponieważ trzęsienie ziemi zaraz będzie, to ja odsunę się tymi kluczowymi. Strasznie bym chciał odzyskać kontrolę nad... O, to jest dopiero teraz mi się udało. No i trzęsienie ziemi nadeszło. Walą się budynki. Prom załadowany poleciał, ale właśnie chyba nie, niestety wyładował wszystko, co miał. Nie fajnie. Dobra, teraz będziemy musieli próbować odzyskać, więc to, co się zostało zniszczone. Tak, mimsy mają naprawdę fajne guziki, to prawda. Gdzie jest mój kapitan? Kapitan musi stać tutaj, tu gdzie stają te mimsy i dodawać im odwagi od otuchy. Obrońca też. Dobra, to czego teraz potrzebuję, to... no dobrze, na pewno muszę zbudować z powrotem port kosmiczny, ale muszę też zbudować domek, w którym mogą odpoczywać. Domek wymaga 200 biomasy. No na razie jest 170, bo bez tej biomasy mimsy są cały czas w kiepskim humorze i nawet kapitan na to, że tak zarymuje, nie pomoże. No dobra, to leciutko przyspieszymy czas, żeby jak najszybciej dojechać do 200. Tu jest 190, jest 200. Możemy budować dom. Dom budujemy.
Dobra, teraz mimsy powinny przybiec do budowy domu. Tu mamy moce psioniczne, które... O, jest... Jest szkodnik. Gdzie jest obrońca? Obrońca! Obrońca jak zwykle nie chce się wybrać. Oni mi tam zabijają ten stwór paskudny. Zaraz, ja tego stwora mogę... O! Przywalić ciosem psionicznym. Niestety to za mało, żeby go zniszczyć. Jeszcze raz go przywalimy. No, zabije mi tego... Zabije mi tego mojego mimsa tutaj, chyba. Obrońca jest zupełnie do bani, muszę przyznać, dzisiaj. Dodałem trochę zdrowia temu bitemu. Dezintegrator usunął pierwszą warstwę metalu. I teraz, no, nie dopuści, żeby się rozładował. No tak, tylko że ja cały czas tutaj mam problemy ze stworami. Jakiś worax jeszcze tutaj się pojawił, stworek. Spróbuję teleportować tego... Nie mogę teleportować. O, po prostu teleportowałem tego mojego stworka z powrotem. No i co? One zbudowały domek i ten domek pozwoli im teraz odzyskiwać humor. Przede wszystkim jest to ważne dla tego obrońcę. On się ciągle obija strasznie. Dobrze, gdzie jest kapitan? Kapitan jest... Tutaj sobie stoi kapitan, o! To jest kapitan, a niech on tu stoi w połowie drogi, to powinien pomagać pozostałym. Tutaj sobie jakiś mimo odpoczywa. Obrońca... Obrońca jak zwykle łazi w jakichś dziwnych miejscach. Jakieś dziwne dzwony są, nie wiem co to znaczy. Chyba chodzi o zużycie prądu. Zobaczmy jak tam dezintegrator. Rzeczywiście już pierwsza warstwa jest zdjęta. No nie idzie mi za dobrze, bo... Za dużo czasu... Mi zabiera... Ratowanie lokalnych tych mimsów zamiast budowanie głównie tych rzeczy, które dają prąd. Nie wiem, co ten dzwon oznacza, powiem szczerze. Coś dzwoni i nie wiem, w którym kościele. Może ja w tym czasie poszukam ukrytych znajdziek na tym etapie. Nie. To nie jest to. Tutaj czy coś jest ukryte? Nie. Dezintegrator się rozładował. Mimsy muszą wydobyć kulę DNA. Bez niej nie odtworzą życia na nowej planecie. Czyli co? No, to była misja nieudana, krótko mówiąc, więc teraz już wiemy, że nie można do tego dopuścić. Trzeba absolutnie skupić się od razu na budowie prądu. Dobrze, skoro tak, niestety brakuje mi tutaj tego, no ale tak już jest. Brakuje mi możliwości zatrzymania upływu czasu, żeby sobie
poplanować, pobudować. Na pewno jest potrzebny ekstraktor. To nie ma siły, żeby to nie było potrzebne. Bo owoce gdzieś muszą trafiać. Druga sprawa to jest potrzebny generator, ale on potrzebuje więcej prądu. Prąd załatwia mi wiatraczek. Jedna sprawa. I kolejna rzecz to jest to, że muszę załadunek włączyć. Będziemy znowu przeżywać prawdopodobnie trzęsienie ziemi. Dobra, jeden wiatrak mam włączony. Tutaj przy tym wiatraku próbuję wypalać drzewa, bo one przeszkadzają mocno w poborze prądu, w działaniu tych wiatraków. No i na razie sobie tam mimsy funkcjonują. Obrońcę wyślę, żeby tutaj rozmontował ten złoże kryształów. Strzela do niego. Jak będzie zniszczone, to wtedy mimsy będą wydobywać kryształ stąd. Tutaj jest kurczak jeden. Co mamy? Aha, mamy to magiczne roślinki, są posiane, które dają jeszcze więcej owoców. Tu mamy zużycie prądu. Buduję jak dziki te wiatraki na razie. Będzie bardzo potrzebne. A potem trzeba będzie tak, silos, tego silos nie mogę go... Dlaczego nie mogę go zwiększyć, jego pojemność? No, jakoś nie mogę. Nie to nie. O, taki spadł Vorax. Wysyłam tam mojego obrońcę, który jak zwykle nie wiadomo gdzie jest, żeby zastrzelił tego stwora, który na górę wsiadł. To może być ciężkie. Chyba nie ma jak do niego się dostać. No dobra, skoro nie ma jak się dostać, to tak samo można powiedzieć, że tamten jest w miarę niegroźny. Okej. Przypalamy. Dobra, spróbuję zbudować nowy silos. Po to, żeby mieć większą 300 mieć biomasy maksymalnie do możliwości. O, tutaj jest. Obrońca już coś marudzi. Szkoda, że kapitan nie może nikogo atakować. Transportowiec jest chyba z... Nie, jeszcze nie jest załadowany. Na coś tam czeka, nie wiadomo na co. W sumie nie wiem na co, bo... Wszystko już jest, tylko... Na pewno jest niezatankowany. A to kosztuje 100 biomasy. Magicznie poprawię humor mimsom. A tu jest jakiś szkodnik, trzeba go zlikwidować. Wypuszczam tam naszego oficera dzielnego. No tak, trzęsienie ziemi, o którym już wiemy, że nadchodzi.
tu jakiś następuje. Tam jest atakowany jakiś stworek, ale chyba musimy go spisać na straty. Ach, to zielcho ciągle tutaj odrasta. Nie mogę go wypalić, no. Dobra, mamy już pojemność powyżej 300. Nie wiem czemu, ale obrońca zupełnie przestał mnie słuchać. Biegnie zupełnie w idiotyczną stronę. Chcę, żebyś wracał. A on tam koniecznie uparł się, żeby walczyć ze stworami. Przywołuje kryształy do wieży. Może to nie było takie konieczne w sumie. Wydaje się, że trzeba będzie tą misję jeszcze raz wznowić. Ach, tutaj nie mam zasięgu w ogóle. Panie obrońco, proszę się zostawić tamte stwory i... Tak, nic nie zrobię tutaj moimi zaklęciami, bo jest za daleko. A obrońca wylazł i przestał mnie słuchać. Nawet jak mu wyłączyłem teraz autonomiczność, to on po prostu wie swoje. Zdaje się, że zginął obrońca. No to chyba mamy załatwione. Szkoda. Teraz jesteśmy bezbronni. Wyjątkowo trudna misja się trafiła. No dobrze. I jeszcze teraz mamy trzęsienie ziemi, przypuszczalnie. Trzęsienie ziemi, widzę, zawsze niszczy nam to samo, czyli... nasz transportowiec. Tych krzaczorów, no nie jestem w stanie wypalić, cały czas odrastają. Chociaż chyba z tej strony wreszcie w miarę... O, teraz może się uda już uznać, że został wypalony i tu nie będą dalej rosły. Co to jest? Fims kapitan. Kapitan ma stać tutaj. Dobra, to teraz... Wracamy do Centrum Technologii. Nie, to nie o to chodzi. Gdzie jest Centrum Naukowe? A, i zamrażanie w OCO 250. Przyspieszam upływ czasu maksymalnie. No niestety zabija mi bardzo dużo jakichś stwór. Wywaliłem w kosmos stwora, ale niestety Mimsa też, więc to był średni. Średnio fajnie. Może to drzewo też wypalimy. W ogóle czy te Mimsy noszą te owoce jeszcze, bo bardzo im to opornie idzie. No niosą, ale coś powoli. A ja mam cały czas problemy z niedoborem prądu. Tutaj jest cały czas w zasadzie na styki. Wszystko, co produkuje, jest zużywane natychmiast. Niedobrze. A chcę zdobyć, uzbierać 300 biomasy jednostek, żeby zbudować generator, który znacznie więcej prądu buduje. No dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak przyspieszyć upływ czasu. I liczyć na to, że... w miarę szybko te 300 zdobędę. Aż dezintegrator zaraz... O, to znowu nie zdążyłem
Znowu nie zdążyłem. Dobra, tutaj zasadziłem magiczne roślinki, które będą produkować kryształy. Właśnie, swoją drogą, może trzeba było wcześniej też wyprodukować owocki. Owoc Black Splodus. Duża bulwiasta roślina eksploduje, wrzucając dookoła czarne owoce. Rośnie tylko jeden raz, a potem ulega samozniszczeniu. Natomiast te owoce, zwane biowanami, nie wybuchają, znaczy nie owocują wielokrotnie. O, i dzięki temu otrzymam więcej. Tylko mnie to kosztowało troszeczkę biomasy. No w każdym razie nagle została zużyta. I to jest ten owoc eksplodujący, tak? Zobaczymy, jak to będzie. Byk, 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 pom. I wyleciał, mnóstwo owoców wokół siebie rozsypał. Teraz mimsy powinny w miarę żwawo te owoce pozbierać. Ja im jeszcze... Gdzie są w ogóle? Ile tych mimsów mam? 5, tragicznie mało. To dlatego tak dużo, dużo ich straciłem widocznie. Tragicznie mało, a żeby zdobyć mimsa, no to trzeba mieć port kosmiczny chyba. Nie, trzeba mieć 50 biomasy, żeby wysłać kapsułę. To chyba... Chyba mi się to nie uda to wszystko zrobić na czas. Dobra, w każdym razie wysyłam kapsułę. Poleciała kapsuła kosmiczna. Spróbuję odzyskać mimsów trochę. 5/6 wylądował z krzykiem. Dobra. Jak tylko uzbieram na mimsy, to wysyłam je w kosmos. Znaczy ściągam z kosmosu kolejne mims, żeby jak najszybciej zbierać te owoce. Pewnie i tak nie zdążę. Kolejnego wystrzeliłem. Teraz będzie tutaj 7. Tak z 10 byłoby dobrze mieć. 10 mimsów. Poszedł. To już jest 8. Im więcej ich jest, tym szybciej zbierają, więc to generalnie takie jest założenie. Teraz będzie 9. I 10. Dobra, to mamy już 10 mimsów. Zbierają jak szaleni. Tutaj te owoce rzucają. Zbieram jeszcze kryształy magicznie. Tylko jeden zebrałem, nie za dużo. No dobra, i teraz staramy się, znowu ich tutaj przyspieszam i... A może jeszcze coś po drodze wybudujemy. Nie o to chodzi, chodzi o... technologię zamrożenia owoców 250. To nam, to pozwala nam ta technologia ze znacznie większej odległości pozyskiwać owoce. Co jest ważne. Możemy nowy wiatrak wybudować. Budujmy nowy wiatrak, bo teraz, tak jak mówiliśmy, wszystko najważniejsze to jest mimo wszystko, żeby energii było odpowiednio dużo. Dobra, mamy już 4 wiatraki pracujące. Może jakieś nadwyżki by się pojawiły w końcu energii. To jeszcze jeden wiatrak. Tu na górze są chyba świetne warunki. Dobra, myślę, że wiatraków na razie wystarczy. O, nareszcie energia zaczęła być tutaj. Nadwyżka energii. To już jest coś. Tu jest jakiś paskud, trzeba go... Nie, 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 tylko mimsa nie straciła, zwłaszcza... Zwłaszcza nie... najważniejszego naszego kapitana.
Jego nie możemy stracić. Ale tego tutaj gada tak. Robaka. Pyk. Dobra, wyleciał w kosmos. Bardzo dobrze. I no dobra, to ja znowu czekam, aż się wyprodukuje biomasa i ten czas spożytkuję szukając specjalnych znajdziek na tym poziomie. Może to trzeba podpalić? Zgodnie z zasadą, nie wiesz jak coś działa, podpal. Na pewno będzie dobrze. To jest złoże kryształów otoczone skorupą kamienną. O kurczę, druga warstwa. Jest zdjęta, dezintegrator, ale w porządku, prąd na razie mamy do przodu. Pamiętajmy, że celem jest poczekać, aż zdejmie wszystkie warstwy. Na razie mamy nadwyżkę prądu. Więc jakoś sobie jeszcze radzimy. Tutaj cały czas widzę te elementy, ale nie wiem, czy je... Podpalanie ich nic nie daje i tutaj też. Taki miałem pomysł, że właśnie trzeba je potraktować nie prądem, tylko ogniem, żeby się zapaliły, ale wygląda na to, że nie o to chodzi. Zresztą do większości z nich poza tym jednym nie mam dostępu, jeśli chodzi o podpalanie, więc ja wiem. To nie to. Kapitan też tego nic nie zrobi. Szkodniki się zaczynają zbliżać. Chyba kolejne trzęsienie ziemi niestety nadchodzi. To fatalnie. I co? Mamy 300, a generator się nie chce budować, ponieważ wieża musi być na drugim poziomie. A wieża, żeby była na drugim poziomie, to musi mieć 3 kryształy. A kryształów nie mam. Żeby zdobyć kryształy, muszę albo wyhodować te magiczne roślinki, które dają w pewnym momencie kryształy, w niewielkich ilościach zresztą, albo mieć obrońcę, którego straciłem wcześniej, który by rozbijał właśnie te takie skały. Utrata obrońcy po prostu boli bardzo. No niestety. Straciłem go i tyle. Może ten kryształ uda mi się naruszyć. Okniem się go nie da naruszyć. Żeby mimsy w ogóle eksploatowały go, to... O, teraz mam taką sytuację, że mam full biomasy. No i takie trochę patowo jest, bo żeby... Patowa sytuacja lekko, bo żeby zwiększyć wieżę, potrzebuję kryształów, a kryształów właśnie nie mam. Nędznie. Tak, można na szczęście uderzeniem psionicznym zdejmować. I trzęsienie ziemi. Ciekawe, co rozwali tym razem. Oj. Chyba rozwaliło, tak, jeden z wiatraków. To jest niedobrze, bo mamy teraz deficyt. Wszystko praktycznie wymaga kryształu do budowy. Kryształów nie ma. Obrońcy nie ma. Nie ma jak pozyskiwać kryształów. Chyba, że uda mi się jeszcze jakimś cudem... Czy te dzwony właśnie, to jest... oznacza, już wiem to, że tutaj jest... kończy się zapas energii. Nie wiem, być może udało mi się odsłonić ten złoże kryształów. Tak, dzięki temu mimsy tam idą. Bardzo niespiesznie, ale idą, żeby zdobywać kryształy. Jeśli to się uda, jeśli zdążą, no to może mi się uda wybudować z powrotem... Potrzebuję 2 kryształów. Wybudować z powrotem wiatrak jakiś. No, chyba się nie udało. Kolejny raz się nie udało.
Absolutnie za wszelką cenę trzeba zachować obrońcę. On jest kluczowy dla tej misji. Zazwyczaj nie mam takich problemów z tymi misjami. Przeważnie przechodzę je za pierwszym razem, a tutaj wyjątkowo mam problemy. No to trzecie podejście. Przede wszystkim ten skubaniutki obrońca w ogóle mnie nie słucha. Nie mogę nad nim zapanować. Łazi nie wiadomo gdzie. Ma stać w miejscu. Od razu go wyślę teraz, żeby... O, ten kryształ stamtąd rozbroił. Od razu też buduję nowe wiatraki. To jest chyba najważniejsze. No i ekstraktor jest też super ważny. Nie zapomnijmy o tym. Dobra. Obrońca oczyścił jeden złóż kryształów. Pamiętam, że gdzieś był drugi. Tylko nie pamiętam gdzie. Tu jest drugi. Dobra, jeden wiatrak zbudowany. Zasadziłem roślinki. Obrońca tam atakuje. W porządku. Ok, czyli teraz jakąś ilość kryształów będę mieć. Chyba. A może to obrońca musi zniszczyć. Tu jest chyba. A tu jest jeszcze jest z kryształu złoży. To jeszcze niech to zniszczy. Ops, chyba tam przepaliłem paru mimsów. Którzy zbierali kryształ. Sorry. No i za chwilę będzie pasożyt gdzieś. Muszę odzyskać natychmiast kontrolę nad... nad obrońcą, który oczywiście niespecjalnie się kwapi, żeby cokolwiek robić, a powinien, bo... No, może tak, dodamy mu trochę energii i obrońcy każe atakować tego tutaj szkodnika. Który takie dziwne dźwięki wydaje z siebie, jakby muczał. O rana, cała rzesza tutaj robactwa idzie. Nie fajnie. Kolejny wiatrak buduje. I jak tylko mogę, wypalam zielko. Że jakkolwiek by to zabrzmiało z wypalaniem zielka, ale chodzi mi o te... A, dziękuję, dostałem informację, że twórcy tej gry, mimsów, między innymi Kuba Machowski i Giga Rąpała, pozdrawiają mnie ze spływu kajakowego. Ja też ich bardzo serdecznie pozdrawiam. Zastanawiałem się, czy wpadną na stream, no ale jest oczywiste, że skoro są na spływie, to ich bardzo tłumaczy nieobecność. Z drugiej strony, jakby byli tutaj, to może by jakąś mi radę dali, bo strasznie kiepsko mi idzie w tym odcinku. Wybitnie. Trzeci raz już podchodzę. Za chwilę będę miał taki zalew tutaj robactwa i
i szkodników, że sobie nie poradzę. No nie jest lekko. To jest rzeczywiście już taka misja z tych nieco późniejszych. Wszystko tutaj się obraca wokół panicznego zdobywania energii. No i mamy szkodnika. Pańczaka, ja go teraz pogonię troszeczkę. Gdzie jest mój dzielny? Ach, daleka droga będzie przed moim obrońcą, który właśnie stwierdził, że już ma dosyć. No niedobrze. Pozyskuję kryształy. Straciłem chyba... Nie wiem, czy straciłem mimców, ale... Bardzo ciężko idzie wydobycie. Tutaj jest jakiś stworek, którego trzeba gonić. Troszkę pomogłem obrońcy, wywalając w kosmos tamtego stwora, ale niestety tu jest kolejny. No jak widać, znaczenie obrońcy jest absolutnie kluczowe. Się stanęło wydobycie biomasy. To też nie mogę na to pozwolić. Bo nie wyhodowałem roślinek. To jest błąd. Trzeba było rośliny hodować, żeby one produkowały owoce. To się zaraz powinno zmienić. No i też natraciłem dużo mimsów, bo chyba trzech tam zginęło na skutek różnych zawirowań, a za chwilę jeszcze poczęstowany zostanę trzęsieniem ziemi. A jakże. Pożary, no tak, ale wiadomo, pierwsze trzęsienie ziemi rozwala mi port kosmiczny, bez tego można na razie żyć. Na razie. A może nawet i dłużej. Gdzie jest obrońca? Obrońca się nie ociąga, tylko obrońca atakuje stwora tutaj. A my tutaj już mamy roślinki, które powinny... przyspieszyć pozyskiwanie biomasy. Okej. Obrońcę wycofujemy, wypalamy zioło. Poprawiamy humor mimsom. No i co? I znowu musimy robić stary numer z odzyskiwaniem biomasy, żeby zdobyć kolejnych mimsów. Ależ im to wolno idzie. 50 potrzebuje dokładnie, żeby wysłać jednego. Przynajmniej tyle, ile stan osobowy miałem na początku. Tyle by się przydało. Gdzie te mimsy są? A, bo tutaj w ogóle walczą.
No sobie rozwaliłem Mimsa, ale tego szkodnika chciałem głównie rozwalić. Nie wiem, to chyba nie wyszło do końca. Tak, za dużo tracę przez tych szkodników. Dobra, tego szkodnika dużego wyrzuciłem. Odzyskałem parę Mimsów. Jednego wyślę. Poleciała kapsuła po Mimsa. Pięciu. Na razie chyba groźnych szkodników nie ma. Drapieżników znaczy się. Dobra, pierwsza warstwa i teraz od tego momentu mamy problem, bo kończy nam się energia, a nie wybudowaliśmy nowych wiatraków, a wiatraki potrzebują sporo biomasy. A biomasy mamy mało, bo mamy mało Mimsów, ale wysyłam właśnie po kolejnego Mimsa. W tym czasie obrońcę wyślę tutaj, żeby to złoże kryształów rozpracował. No i zobaczymy, czy zdążę. Cały czas tam wypalam hitowie. Jeszcze jednego Mimsa. Będziemy mieli 8, czyli tyle, co na początku. Jak tam nasz obrońca? Sprawiłem mu humor i tutaj gdzieś widziałem chyba jakiegoś pasożyta, albo mi się wydawało. O, tu jest. Wysyłam na niego. Przypalę go trochę. Tutaj toczy się walka. Dobra, zginął. Nie będzie nam wyżerał owoców, które są bezwzględnie nam konieczne. 9. Mimsa spróbuję uzyskać. Dobra. Mamy 9. Mimsa. To teraz pracujemy na nowe wiatraki. A wiatrak niebagatelny. Zużycie ma 150 trzeba. Ej, znowu jest atak. Obrońca niższy. Pasożyty. W miarę ok. Zużycie, znaczy ten. Uzyskiwanie biomasy nadal coś słabe. Ciekawe, czy te roślinki nie wyrzucają mi tych owoców w złą stronę. A właśnie idealnie tak je ustawiłem, że większość z tych owoców trafia tutaj, do tej dziury. O rane. Czyli w ogóle one tak naprawdę, te owoce są bezsensowne. Muszę to pamiętać, bo widzę, że sporo tracę, za dużo, zdecydowanie za dużo tracę przez te. Tego jegomościa pogonimy trochę. A reszty roboty powinien dokończyć dzielny obrońca, któremu się odechciało właśnie walczyć. Poprawiłem humor. Dobra. Może zrobię owoc wybuchający i owoc, który będzie w tą stronę wyrzucał. I drugi też. I trzeci też.
to nam pozwoli trochę uzyskać owoców, mam nadzieję. A, obrońca tam szaleje. Tutaj bije stwora. Już nie bije, już ma dosyć. Chyba stwora załatwiłem akurat. Tutaj pojawiło się mnóstwo nowych owoców, tych czarnych. Przez chwilę będziemy mieli dużo owoców. To nam pozwoli pewnie zbudować w końcu wiatrak. Jest wiatrak. Buduj... No. No buduj się rzecz. No. No to tutaj wybudujemy wiatrak. I tu znowu mamy jakiegoś paskudnika. Ach, tych, dużo też tych pasożytów mi się teraz pojawiło. Gdzie jest obrońca? Gdzie jest obrońca? Obrońco, tu jest. Ja sobie 10 mima zrobię. Mam 10 mimów. Zasiałem. Roślinki, które po wyrośnięciu wygenerują mi kryształy. Czeka uwolniłem też. No i za chwilę chyba będzie kolejny wiatrak gotowy. Zobaczymy. Gdzie już powinien być? Aha, bo kryształów teraz nie mam. O Boże. Chyba są niedobory elektryczności, więc sytuacja się robi fatalna. Co mogę wyłączyć? Nic nie mogę wyłączyć. Znowu mi się nie uda. No, strasznie trudna jest ta misja. Na razie niech Centrum Naukowe wynajduje pozyskiwanie owoców z daleka. To jest ta roślinka, która produkuje kryształy, ale to jest bardzo słabe źródło kryształów. Czas do czasu mam tam dzwony, które informują o tym, że się zaczyna czas uciekać. I za chwilę będzie... kolejna warstwa zdjęta i się kończy prąd. No niewiele mogę na to poradzić. Żeby nie powiedzieć nic. Obrońca odzyskał tutaj kolejne złoże kryształu, więc jest szansa, że jeszcze pozyskam ich trochę. Może to będzie coś, co pozwoli mi wybudować jeszcze jeden wiatrak. A tutaj niestety różne szkodniki idą. Szkodnik jeszcze pół biedy, to jest drapieżnik,
który niszczy mi. Więc obrońca musi być w pogotowiu. A tu na górze jest szkodnik. Tego spróbujemy wykopytnąć w kosmos. Chyba nie do końca udało. W sumie to nie ma takiego znaczenia, ale pamiętajmy, że szkodniki, nawet jeżeli są gdzieś daleko, one są na tyle niefajne, że ich zapach przyciąga drapieżniki. Dlatego trzeba się ich pozbyć. Jakiś wyjątkowo oporny, nie chcę zginąć. 13 punktów życia ma jeszcze. O, i chyba mogę wybudować wiatrak. Dobra. Gdzie jest ten szkodnik? O, tu się pojawił szkodnik. Dobra, tam już leci niebezpieczny sygnał, że się prąd kończy, ale za chwilę może zdążę, bo jeszcze się wybuduje ten wiatrak. No, wybudował się, ale nadal jest pikanie, czyli pobór mocy rośnie. Za mało. Potrzebuję jeszcze jednego wiatraka i jest możliwość taka. Przyspieszam tutaj wszystkich, żeby biegły w tą stronę i budowały jak najszybciej wiatrak. Poprawiam humor. Druga warstwa. Ajej, niedobrze, niedobrze. Teraz zużycie nam wzrosło. Tu się pojawił szkodnik. Niebezpieczny. Obrońca jak zwykle zupełnie nie wiadomo gdzie jest. Nie, biegnie, biegnie, ale oni biegną zupełnie w głupią stronę. Może ich spróbuję odteleportować, też nie mogę. Oj, to nasz kapitan, to już jest najgorzej jak może być. Tracę kapitana i... Na szczęście odzyskałem kapitana teleportując go. Tu ma drugiego Simsa, też Mimsa. Drugiego... Strasznie bym go chciał złapać. Za szybko biega, nie mogę go wycelować. Dobra, chyba udało mi się jeszcze jeden wiatrak. Buduję wiatrak jak wściekły. To jest jedyna szansa, żeby przetrwać. Nie udało się. No właśnie, co kogoś witamy, to uciekają się, że nie ma tym co się przejmować, bo po prostu ludzie wpadają i warto będzie ich witać jak się przedstawią. Wtedy będzie wiadomo, że są zainteresowani czatem, a tak no trudno. Słuchajcie, no powiem szczerze, no bardzo źle mi idzie z tą misją. Może trzeba budować jakoś inne rzeczy, no nie wiem, no. Skupiam się na prądzie, skupiam się na budowaniu... Nie wiem, co robię źle. No coś robię ewidentnie głupio i źle, tylko nie wiem co. Na razie zrobię tak, żeby te owoce strzelały w odpowiednią stronę. Właśnie, ostatnio zaniedbałem budowę tych owocków i dlatego bardzo wolno mi szło budowanie czegokolwiek, bo bez owoców jest cienko. No to teraz porobię ogromną plantację owocników i niech działają. Druga rzecz to jest co? Mogę zbudować od razu wiatrak, tak? No, muszę zbudować ekstraktor. Bezwzględnie. Bliżej go teraz postawię może. Mogę zbudować od razu wiatrak. Tu na górze jest chyba dobre miejsce do budowania wiatraków.
I od razu wysyłam naszego obrońcę, żeby brał się za rozwalanie złóż kryształu. Mogę kolejny wiatrak zbudować, to od razu wybuduję. Dobra. Obrońca oczyścił jedno złoże. Zdobywam Mimsa. Kolejny wiatrak. Obrońca leci niszczyć pasożyta. Okej. I potem obrońca leci otworzyć złoże kryształów. A ja buduję kolejny wiatrak. A przynajmniej chciałbym wybudować. Jeszcze jednego Mimsa pozyskam. Obrońcę wyślę po kryształy, oczywiście. I jeszcze jeden wiatrak. Poziom wymaga 3 kryształów. Chcę zwiększyć poziom naszej wieży. Może to coś zmieni. Tak, trzęsienie ziemi się zbliża, wiemy. Niestety. Zwiększamy poziom naszej wieży. O, uwaga! Groźny, groźny bardzo. Skubaniec jest. Zniknął, nie widzę go. Tu jest. Nowa moc. Łapie jednostkę, przetrzymuje przez jakiś czas. Klatkę. Klatka taka jest. Ciekawe, ciekawe. Wypróbujmy ją. O, ten akurat chyba został zabity na szczęście. A to jest ciekawe, że jest taka moc. Nie było do tej pory. Mamy nowy poziom wieży. Właśnie dlatego dostaliśmy tą nową moc. No dobra.
Teraz wiatraczki ładnie idą. Tu jest jakiś chory jegomość, trzeba poprawić mu humor. Mamy deszcz, który gasi ogień i przyspiesza rozwój roślinek. Dobra, zastanówmy się. Teraz byśmy chcieli generator, tylko generator potrzebuje większego biomasy, a biomasa potrzebuje silosa. Silosów musimy zbudować, no, nowy silos. Nie macie, dobra, tam jest silos. Tutaj mamy jakieś paskudy. Nikt nie wie, jak zwykle, gdzie się znajduje. Wypróbowałem tą klatkę. Coś chyba to nie wyszło, co? Z tą klatką. No, nie wiem. Jeśli ktokolwiek wie, gdzie się znajduje teraz obrońca, to byłbym wdzięczny za tą informację, bo ja go znaleźć nie mogę. Trzęsienie ziemi rozwala nam coś. Tu jest obrońca. O, teraz złapałem klatkę, jak fajnie. Obrońca sobie przypomniał o tym, że istnieje. Nie są pilnie potrzebne kryształy. Jak to zdobyć kryształy? Zobaczmy, czy gdzieś jest jakieś złoże do pozyskania kryształu. Z tej strony chyba nie. No i tych specjalnych też nie udaje mi się znaleźć. Na każdym poziomie, tak jak mówię, jest jakieś specjalne artefakty, akurat na tym poziomie domyślam się, że są związane z tymi takimi syfonami, o tymi, ale nie wiem, jak je aktywować. Mocą psioniczną? Nie. Z przypalaniem to próbowałem już parę razy, też nie. Klikanie na nich też nic nie daje. A kryształów nie ma. Kryształy można oczywiście pozyskiwać sprzedając stworki, ale żeby sprzedawać stworki, to trzeba mieć port kosmiczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj ciekawe, czy dotrze aż tak wysoko mój obrońca. Przynajmniej zapas energii w dezintegratorze jest na full. A zanim tu dotrze, to o, tego koleśka tutaj próbuję trochę. Najpierw go spowolnię. Spowolniłem go. A teraz go zrzuciłem. Zmotywowałem obrońcę. I co mi to dało? Kryształów i tak nie mam gdzie zdobyć. No, jest szansa zdobyć z roślinek produkujących kryształki. Jeszcze szybsze zbieranie wynajdę, bo mam teraz nadmiar aż wprost biomasy. A
Pobór prądu mi się zwiększył. No ale na razie chyba jest okejka z prądem. Dobra. Roślinki. Roślinki tworzące kryształy. Teraz byłoby fajnie znaleźć tą roślinę, żeby ją podlać. Ona się tak fajnie świeci na zielono. Nie widzę jej wcale. Nie wiadomo, gdzie jest ta roślina. Zaraz, to jest chyba ta roślina, tutaj. To ją podlewamy. O, od razu przyspieszyła. Natomiast tamto drzewko z tyłu, to tak delikatnie bym smażył, bo jest niepotrzebne. Tylko akurat mimsy łażą tutaj niepotrzebnie. Bałwany. Jeszcze raz przyspieszamy roślinkę. Już jest prawie gotowa. W biolabie wszystko mamy wynalezione, więc w zasadzie, no tam kurczaka wynalazłem, to bezsensownie trochę. Centrum naukowym, co mogę wynaleźć? Bez kryształów to niewiele. Kryształy są niezbędne. Już bardziej to drzewko się rozwinąć nie może. Gdzie jest nasz obrońca, bo tu jakieś robactwo łazi. I co? Była roślinka kryształkowa i znikła? Kryształu. Cały czas mamy szkodniki gdzieś na planszy. Dobra. Zabiłem jeszcze jednego mimsa, to chyba nie było do końca mądre, bo przecież to kosztuje kryształy. No ale skoro... Teraz mam ogromny nadmiar biomasy. Za którą tak naprawdę nic nie mogę budować. Teraz to będę kryształ. O, nędza. Ej, no, wiatrak. Chyba nie mam wyjścia, muszę ten... Nie, no, port kosmiczny zbuduję jednak z powrotem, bo to było ważne. Dobra. Wszystkie siły lecą do budowy portu kosmicznego, ponieważ port kosmiczny jest jedyną rzeczą, która mi pozwala w miarę zgrabnie zdobywać kryształy.
Cały czas tam pracuje ciężko obrońca, atakując przeróżne stwory. Mamy port kosmiczny, dajemy tankowanie, dajemy ładowanie. I nie będziemy się specjalnie tutaj bawić, jak tylko będzie możliwość, to wysyłamy naładowany port. Tu mamy stwora, którego trzeba wyłożyć, przypalić go. Dobra, stwór załatwiony. I dobra, ja po prostu wysyłam ten transporter. Nie ma co się tutaj bawić. Wszystkie nasze zwierzątka wysłałem, to mi powinno dać parę kryształów. A to z tą klatką to nie jest tak łatwo, trzeba trafić w nią. Trzeba bezwzględnie niszczyć szkodniki, bo przyciąga ich zapach, jakich jest za dużo drapieżniki, a z nimi to już jest ciężko. No i znana sytuacja, mnóstwo biomasy, 0 kryształów. Generalnie ja widzę, że ja sobie nie radzę z kryształami. Mam wyraźny problem z takim wygospodarowaniem ich, żeby... no mogę te kurczaki chyba budować, tak? No zobaczymy. Żeby pozyskiwać jak najwięcej kryształów, to można robić, tworząc też zwierzaki, ale to oczywiście... A, znowu mamy szkodnika. Gdzieś tam kurczak jest tworzony. To zużywamy tą biomasę do tworzenia kurczaków, ile wlezie. Mamy 2 kurczaki, trzeci w drodze. O, i wrócił nasz transportowiec, który co? Powinien nam jakieś kryształy dać, a tu nie widzę, żeby dał. Dlaczego? Dobra, żądam załadunku, ale to trochę potrwa, bo on ładuje tylko dorosłe kurczaki. A dopiero my produkujemy. No teraz już mamy za mało biomasy, szybko żeśmy zużyli. Przesunę jego kapitana tutaj. Kapitan cały czas stoi w miejscu, to jest właśnie ta postać, która mniej więcej stoi tam po środku, gdzie są wszystkie te trasy ruchu mimsów pracujących, bo on jak je mija, to ich dodaje im energii. Można też powiedzieć, że ich po prostu pogania ich. Mamy wiatrak i go pewnie, że zbudujemy. A także kurczaka i możemy też flabita. Tylko flabit je czarne kryształy, a czarne owoce, a tutaj akurat takich nie ma, to na razie dam sobie spokój i robię zwykłe. To znaczy te chłono kurczaki, bo one jedzą te owoce normalne, których tutaj akurat nie powinno zabraknąć.
5 kurczaków. Szóste drodze. Nasz transportowiec jest w stanie zabrać tych kurczaków. Z 5 właśnie, to powinno wystarczyć. Ale tak jak mówiłem, one muszą być najpierw dorosłe. Kurczaki są tutaj. O, te takie skaczące, ale one są jeszcze... Wzrost, jak widać, jest mały. To jeszcze sporo potrwa, zanim się uzyskamy je, więc na razie tu chyba ten dźwięk taki pnął, to znaczy, że gdzieś się chyba jakiś szkodnik pojawił. Ojej, pobór prądu wzrósł. No to to już jest miłe złego początki. Banda szkodników pojawiła się. Tego w klateczkę mamy. Ta klatka to jest dość losowa, powiedziałbym. Ach, to coraz więcej jest tych szkodników. No. Obrońca w okolicy, będąc kapitana, sobie nawet nieźle radzi. Ale no, nie zawsze są razem. No i obrońców, jakbym mógł produkować więcej, to bym stworzył formację taką całą, ale oczywiście też nie mogę tego zrobić, bo do tego trzeba garnizonu, a do tego oczywiście trzeba mieć kryształy, których ja oczywiście nie mam. Tutaj idzie cała siła złego, to mi chyba wyniszczy ten cały zestaw, który tutaj się zbliża. Różnych szkodników, różnych innych niefajnych stworów. Obrońca teraz pracuje jak w kropie, ale nawet on ma pewne ograniczenia. No i zaraz będzie trzęsienie ziemi, które nam zniszczy oczywiście dwa wiatraki, co mnie w zasadzie w tym momencie załatwia całkowicie. Bo to już jest szybki niedobór prądu i leżymy. Ale dobra. Udało nam się odzyskać jakimś cudem jeden z wiatraków. Odbudujemy szybko. Zdaje się, że gdzieś jest groźny pasożyt, który mi może gdzieś... No nie wiem, nie widzę go. O, jeszcze będziemy mieli jeden kryształ. No i tam już się zaczyna dzwonienie na wieży kościelnej, że się kończy prąd. Niedobrze, niedobrze. Chwilowo wyłączam ekstraktor, nie jest mi potrzebny. To odrobinę zmniejszy zużycie prądu. Co mogę wyłączyć, to włączę, ale chyba tylko ekstraktor mogę wyłączyć. No nie. Please, nie róbcie mi tego. Nie róbcie mi tego.
Powoli się zaczyna z naciskiem na powoli załadunek statku. Na razie jeden czonobo wszedł do niego. Chyba drugi w tej chwili. No ale to już jest. Wszystko to jest za późno. Całkowicie za późno. Jak tu zdobyć kryształ? Tu jeszcze jakie paskudniki są. Znowu się nie udało. Dobra, słuchajcie, ostatnie podejście, bo nie idzie mi to, więc nie ma sensu się katować. Zastanawiam się nad jakąś inną taktyką. Jaką tu taktykę zastosować, jak to jest jedyna słuszna taktyka? Może tak... ekstraktowiec... drugi poziom od razu... silos od razu... dobrze... kilka owoców... ale nie za dużo. Niech będą dwa. Jest drugi poziom. Kapitan i dobra. Akurat obrońca robi swoje. Wysyłamy kryształki. I tym razem pracujemy na generator. To nic innego nie robię, jak tylko jak najszybciej staram się zdobyć generator. To jest mój priorytet. Generator za wszelką cenę. Już tam pasożyty biegną oczywiście. Pasożyt. Już niedługo do generatora. Tym razem wiatraków nie buduję, bo są za mało efektywne. Jednak musi to być przyzwoity generator. Kryształ już mam, czekam tylko na biomasę. Dużo tych pasożytów mi tutaj atakuje. Obrońca nie ma chwili spokoju. Zamiast.
jest generator. Dobra. To teraz może będzie troszkę inaczej to wyglądało, bo generator powinien zdecydowanie dłużej zapewnić prąd. Obrońca chyba zrobił wszystko, co mógł, wszystkie złoża. I mamy generator, który co? Tak średnio powiedziałbym, produkuje nam ten prąd jak zwykle. Co tak słabo? Klatka jest beznadziejna. Czasem się uda, w większości przypadków się nie uda trafić. No teraz się akurat chyba udało, ale co z tego? No i co z tym generatorem? Miał wspaniale produkować. Postaramy się zwiększyć jego poziom. Trzęsienie ziemi nam zaraz wszystko rozwali, więc ja po prostu może jeszcze zdążę wysłać. Nie zdążę, bo nie zdążę wysłać transportera, bo nie ma paliwa. Że nie ma paliwa, musi mieć 100. Tego już chyba mi się nie uda zdobyć. Dobra, tutaj akurat klatka pomogła. I natychmiast nowy pasożyt. Spowolniłem go. Jestem bardzo zawiedziony działaniem tego generatora, który no tak jakby niespecjalnie produkował. Powinien być świetny, a tymczasem jest tragiczny. No, nie ma żadnej nadwyżki. Coś tam robi, ale tak nieprzekonująco. Może jakbym drugi wybudował, ale też nie widzę szans, bo z kolei Mimsowie strasznie spowolnili zbieranie biomasy. No tak strasznie, strasznie. Za chwilę transportowiec też nam przestanie istnieć. No, krzyczy mi któryś. Aha, atakowany jest. Nie trafiłem. Haha, pająku. Trzęsienie ziemi nastąpiło i pewnie zginęło mi sporo stworków. Nie, akurat stworki chyba nikt nie zginął. Ewidentnie mam mało owocku, więc trzeba zrobić plantację. Tylko że plantacja mi zużyje znowu strasznie dużo kryształów. No i tak w kółko. Mm-hmm.
jak widać, port kosmiczny straszliwie zużywał energię. Może właśnie o to chodzi, żeby pozbyć się na początku portu kosmicznego. To jest pewna myśl. Ten port kosmiczny nam nic nie daje. Zobaczcie, jak potężnie wzrósł zapas energii. Tylko dlatego, że udało się. Wyleciał nam dosłownie w kosmos port kosmiczny. I może właśnie o to chodziło. Ja spróbuję teraz znaleźć trochę mimsów. I potem zaraz zbuduję drugi generator na zapas. To jest myśl. Mam 10 mimsów pracujących. 5 kryształów to wystarczy, żeby zbudować generator. Potrzebuję tylko 300 biomasy. A, to było. Są też wiatraki, ale na razie wszystko idzie w generator drugi. Przyspieszam. I jest szansa na drugi generator. Dobra, wszystkie siły rzucamy na budowę drugiego generatora. Pędz, dobra, mamy dwa generatory. No jak to nie załatwi mi nadwyżki energetycznej, to ja już nie wiem. Jest pierwsza warstwa zdjęta i na razie mam dużą nadwyżkę energetyczną. I super, to teraz co? Teraz musimy znowu się skupić nad odzyskaniem, bo z biomasą to już nie będzie problemu, nad odzyskaniem kryształów. Tu jeszcze możemy 250 wynaleźć zamrażanie owoców, żeby więcej owoców, szybciej owoce zbierały jeszcze. Dobra. Wszystkie pozostałe wynalazki kosztują kryształy, więc jako takie są nam mało interesujące. W biolabie możemy zwierzątka budować, ale zwierzątka to jest na razie nieważna rzecz taka. Wszystko jest ważne, ale generalnie chodzi o to, żeby zrobić duży zapas i wytrzymać. Na czas to idzie, żeby to ten dezintegrator dojechał do końca tej warstwy, nie tracąc energii. Ja zakładam, że być może teraz się to uda, bo dwa generatory pracują. Cały czas muszę tam uważać na te pasożyty. No właśnie, to jest jakiś pasożyt. Klatka trochę zaszalała. Obrońcy absolutnie w szale. Dobra.
Liverpool YMC. Wybuchającego owoca zbuduję. Gdzieś tam pozyskałem kryształ, nawet nie wiem skąd. A, dobra, teraz już wiem z tych specjalnych owoców, roślinek, które nam budują kryształy. Chyba się pomyliłem, bo chciałem spowolnić tego stwora, rzuciłem na jego przyspieszenie. Zdarza się. Tutaj ten wybuchający zarodnik się... Akurat, no tak, mam biomasy, to mam akurat aż za dużo. Nie wiem, czy wiatrak budować. Byłoby fajnie zdobyć jeszcze dwa kryształy, to by załatwiło sprawę. Trzeciego bym jeszcze zdążył, trzeci generator. Trochę się boję o kolejne trzęsienie ziemi, czy nie rozwali mi generatora, któregoś z tych generatorów. Co byłoby fatalne dosyć w skutkach. No ale na razie nie przejmujmy się na zapas. Nadwyżki, z nadwyżek biomasy buduję stworki. Bo teraz mam nadwyżki. Kolejny... O, robal. Spowolniamy robala. Rzucamy na klatkę. I wykańczę go nasz obrońca. YMC. Dobra, przyspieszam czas. Czaczek. No przydałoby się jeszcze trochę kryształów. To jest ten czas, który nam się odlicza do zasadzenia roślinek kryształkowatych. To jest na razie nasz jedyny sposób, żeby pozyskiwać kryształy. Jak to się uda, to może jakaś szansa jest na to, że zbuduję trzeci generator i to powinno mi zapewnić w miarę bezpieczność, bezpieczeństwo energetyczne, jak to się nazywa. Zobaczymy. Już tam rośnie ta... Gdzieś, nie wiem gdzie, ale gdzieś rośnie roślinka kryształowa. One rosną w losowych miejscach, więc zawsze trzeba się rozejrzeć, żeby je zobaczyć, takie zielone pędy.
nadzieję, że nie w jakimś bardzo dalekim miejscu ona nie wyrosła. Nie wiem, gdzie ona jest. Bo jakbym wiedział, to bym ją podlał deszczem. Są właśnie to takie praktycznie boskie moce, że mogę na przykład spuścić deszcz albo ogień z kolei. Tu jest ta roślinka. No i ją właśnie przyspieszyłem. No, i pobór prądu wzrósł, ale to już jest ten trzeci. Na razie mam... jest dobrze. Niestety idzie trzęsień ziemi, więc... no to się zaczął wyścig z czasem. Roślinka... roślinka zniknęła po podlewaniu. Zakładam, że gdzieś tam się pojawiły te kryształy. Cztery są. Brakuje mi jednego. Jeden kryształ, tylko jeden kryształ i budujemy generator. Gdzieś się pojawił pasożyt, zdaje się. Może by się udało zdążyć przed trzęsieniem ziemi. Sekund chyba do odlicza się, znaczy nie sekund, tylko 10 minut do trzęsienia ziemi, nie wiem, do czegoś tam, do końca świata. Także nie można w nieskończoność tych misji robić. Jest czas. No. Piąty kryształ poproszę. Kryształ i generatora nie mogę, bo mam za mało biomasy. Coś strasznie żre mi biomasy i nie wiem co. Normalnie są tutaj zużycie. Cały czas jest jakiś. Być może te kurki różne inne zjadają. Niedobrze, bo w ten sposób nie mogę osiągnąć 300 potrzebnych. O rane. To jest skurzające. To impas. W takim razie wiatraki buduję. Trzęsienie ziemi. Trzęsienie ziemi rozwaliło wiatrak 1. To jest w porządku. Bo drugi budujemy, więc tutaj no, jest dobrze, bo teraz to jedno trzęsienie ziemi przetrwaliśmy. Już jest ta trzecia warstwa, już widać tą kulę DNA tam w środku. Może się uda, może się uda. Muszę zrozumieć z tą biomasą, co się dzieje. Co zużywa mi biomasę? W sposób ciągły coś cały czas mi ją zżera. Ale co? Kurczaki? Może? Żeby zwiększyć skuteczność to... O, niedobrze, bo widzę, że jednak prąd zaczynają być braki z prądem. A to dlatego są braki z prądem, że... A, to generatory po prostu ciągną biomasę, wszystko jasne.
No tak. Czyli teraz po prostu nie wyrabiam za mało tych owocków tu jest. No to resztę spróbuję naprodukować. No, ciężka gra, trzeba wszystko mieć pod kontrolą. Za dużo jednego, to reszta się sypie. W tym przypadku mamy generatory, które nam na bieżąco zużywają całą biomasę i nie jestem w stanie uzyskać nadwyżki. Masakra po prostu. A to jest chyba czas... Czas się odlicza do przepalenia tej ostatniej warstwy, więc jeżeli wytrzymam te 6 minut i prądu nie zabraknie, co słabo widzę, szczerze mówiąc, no to może się uda. Patrzę, co mogę powyłączać, co mi zużywa prąd, a jest niepotrzebne. Właściwie to nic. Ach, jeszcze pasożycik się pojawił. Nawet dwa. No dobrze, w każdym razie na razie z prądem są problemy, ale może nie tak tragiczne. W miarę. Muszę tutaj mocno dbać o zadowolenie tych wszystkich mimsów. Chyba błąd polega na produkowaniu bezsensownym tych kurczaków, które w zasadzie nic nie robią, ponieważ bez portu kosmicznego ich nie wyślę. Port kosmiczny kosztuje 2 kryształy. To już prawdopodobnie, mając kryształy, wolałbym nawet jeden, a dwa muszę mieć wiatrak kolejny wybudować. Jeszcze spróbuję tak, skoro może zwiększę skuteczność wiatraka, wypalając całkowicie tą roślinę. Nie sądzę, bo ona jest za daleko od wiatraka, ale czemu nie? Spróbujemy. Generalnie jakakolwiek roślinność wokół wiatraka go ogranicza, jego skuteczność. Gdzie jest nasz kapitan? Tutaj ma stać i poprawiać humor wszystkim. Normalnie do tego służy domek. No ale żeby mieć domek, to trzeba mieć mnóstwo kryształów i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Zasadziliśmy drzewko kryształowe, 4 minuty. Przepalenia ostatniej warstwy, mam nadzieję. No ta misja, powiem szczerze, napsuła mi krwi. Dużo. To jest chyba czwarte podejście. Także, no... Ciężko. Czyli plan jest taki, żeby na początku budować generatory, nie budować w ogóle kurczaków, bo to jest bezsensowne. Być może więcej owoców w dużej skupisku, może drugi ekstraktor, albo go powiększyć, żeby był nadmiar biomasy. Dużo tej biomasy straciłem właśnie na budowę, na wytworzenie kurczaków, które tak naprawdę prawdopodobnie potem zżerają te owoce i teraz nawet nie można takiego kurczaka usunąć. Znaczy nie, może go można spalić. No pewnie można, trochę to okrutne, że chcę zniszczyć kurczaki, które sam hodowałem, ale no, zaczęły być problematyczne, że tak powiem. Kapitan, nie wiedzieć czemu, leciał w kosmos. Tam gdzieś był daleko, zamiast tutaj na posterunku stać. Dobra, 2,5 minuty. Na szczęście
żadne trzęsienia ziemi nie są przewidywane teraz. Zobaczcie, tu cały czas jest wściekła praca. One wrzucają jak szalone te owoce, żeby tworzyć jakąkolwiek nadwyżkę. To jest natychmiast używane przez dwa generatory, które tworzą prąd, który jest natychmiast używany przez dezintegrator działający na full. Jest też w pełni naładowany, bardzo dobrze, na maksymalnej skuteczności. I jest jakiś paskudnik. No i zostały 2 minuty niecałe, żeby przepalił się. Więc na razie utrzymujemy status quo. Już tak, żeby zabić czas, to powalczę sobie z tym pasożytem. Okrutnie się z nim zabawiam, bo on, biedaczek, wisi w kapsule. I ciągle nie chce zdechnąć. Jeszcze się wyzwolił. Wracaj. Będzie twoje miejsce. Niecała minuta. Trzymajcie kciuki. Dobra, stworek załatwiony. Pół minuty. Sekund i zobaczymy, czy przepali. Jest już ta kula. No, udało się. Kapitan, wreszcie kula DNA odzyskana. Będziemy w stanie odtworzyć życie z planety Momo. Teraz właściwie możemy zakończyć naszą misję. Weźmy kulę, zanim coś. Kapitanie, co to było? Coś ryknęło. O, o. Tego się nie spodziewałem. Spok. No nie, porwał nam tą kulę. Kapitan, nie, na 100 piorunów. Co to za latające bydle? Ogromne jak moja teściowa. Pojawiło się znikąd i zebrało kulę DNA. Za jakie grzechy? Będziemy musieli znaleźć to stworzenie i odzyskać naszą własność. No i to już będzie nowa misja. Tu jest wprowadzenie do nowej misji. Flifli, widzicie tę czarną masę? To nasz generator grawitacyjny ją wytworzył, uderzając o Ziemię. Dlaczego wiecznie mamy jakieś kłopoty? Na szczęście zbudowaliśmy już wyrzutnik. Musimy za jego pomocą ciskać kryształami w czarną dziurę, aż się zatka kolanko zlewie. Frodi, ile jeszcze będzie trwać ta nasza tułaczka? Idź po ten owoc, idź po tamten, zbuduj tamto, to wszystko nie ma sensu. Słyszę jakiś szept, to chyba czarna dziura mnie wzywa. Muszę iść w jej stronę, muszę. A, czarna dziura ściąga niebaczne stworki, giną. Niedobrze. Nie, stój, nie rób tego. Skoczysz czarną dziurę i zginął. Bogowie, dlaczego nam to robicie? Musimy zapchać kryształami tę straszną dziurę, zanim wszyscy padniemy w depresję. Pozostać radosnym, pozostać radosnym. No tak, i tutaj już jest prowadzenie do nowej misji. Ale ja już w tym odcinku nie będę się zajmował tą misją. Napsuła mi krwi dość porządnie tamta poprzednia. Cieszę się, że mimo wszystko po 2 godzinach ponad walki z jedną misją udało się zakończyć. No, było jak było. Mam nadzieję, że dotrwaliście ze mną do końca. Dziękuję wam za udział, za to, że byliście dzisiaj ze mną, za to, że oglądacie być może zapis tego na YouTubie. Pozdrawiam was wszystkich, mówi do was Greg, trzymajcie się, do następnego razu, pa, pa, pa.